Anna ma za zadanie odjąć wielomian minus 3k kwadrat dodać 9k dodać 1 od wielomianu k kwadrat plus 2k minus 13. Jej działania przedstawiono poniżej. No i tutaj są wszystkie te działania, które ona wykonała. I mamy pytanie, w którym kroku Anna popełniła błąd? I mamy tutaj do wyboru cztery odpowiedzi, ale wśród tych odpowiedzi nie ma takiej odpowiedzi, że nie popełniła błędu. Czyli wiemy, że na pewno popełniła błąd. Wiemy, że gdzieś jest błąd, musimy tylko znaleźć gdzie. No to zobaczmy, co poszło nie tak tutaj. Czyli ma odjąć ten wielomian minus 3k kwadrat plus 9k dodać 1 od wielomianu k kwadrat plus 2k minus 13. No to rzeczywiście tutaj odejmuje wielomian minus 3k kwadrat plus 9k dodać 1 od wielomianu k kwadrat plus 2k minus 13. Czyli w pierwszym kroku nie popełniła błędu, tutaj jest zrobione dobrze. Patrzmy, co się dzieje dalej. Następnie tutaj opuszcza nawiasy w drugim kroku. No i w przypadku tego pierwszego wielomianu tutaj nic się nie zmienia. Przepisane jest po prostu to samo, tylko bez nawiasów. k kwadrat plus 2k minus 13. I to jest dobrze. Teraz patrzmy na drugi wielomian. Tutaj mamy minus przed nawiasem. Więc należy przez minus 1 pomnożyć wszystkie składniki w tym nawiasie. Więc zobaczmy, czy to jest zrobione dobrze. Minus 1 razy minus 3k kwadrat to jest plus 3k kwadrat, czyli tutaj jest ok. Minus 1 razy plus 9k to powinno być minus 9k, czyli widzimy, że tutaj jest błąd. Znaleźliśmy błąd. Nie powinno być plus 9k, tylko minus 9k. Wygląda na to, że Anna zapomniała, że tutaj przed nawiasem ma minus. No i widzimy, że tutaj przy jedynce też popełniła ten sam błąd, to znaczy minus 1 razy plus 1 to powinno być minus 1 tutaj. A ona napisała plus 1, czyli widzimy, że w drugim kroku popełniła błąd. Czyli możemy zaznaczyć, że w drugim kroku jest błąd. Możemy zobaczyć, czy dalej robiła to tak, jak należy. Popatrzmy. No to popatrzmy. Tutaj później pogrupowała w ten sposób, że wyrazy podobne do siebie dodała. No, rzeczywiście tutaj przy k kwadrat mamy jedynkę, tutaj mamy trójkę, czyli rzeczywiście 1 do 3 można dodać, to będzie ten współczynnik przy k kwadrat i to jest 4, to jest dobrze. Teraz popatrzmy na to, co jest przy k. Przy k mamy 2, a tutaj mamy plus 9. Oczywiście wiemy, że tak naprawdę powinno być minus 9, i tutaj byłoby wtedy 2 odjąć 9, no ale. Jak gdyby w stosunku do tego, co było w poprzednim kroku, no to to jest dobrze zrobione i to wychodzi 11. Tak naprawdę powinno być 2 odjąć 9 i w wyniku powinno tutaj wtedy wyjść minus 7, a nie plus 11. Widzimy, że tu jest błąd. No i wreszcie popatrzmy na ten nawias. Tutaj mamy minus 13 plus 1, czyli to jest dobrze, tylko tak naprawdę powinno być minus 1, a nie plus 1. No, minus 13 plus 1 to rzeczywiście jest minus 12, ale gdyby Anna zrobiła to dobrze, to miałabym minus 13 minus 1 i wyszłoby wtedy minus 14. Więc dalej wykonywała już rachunki bezbłędnie, ale ponieważ popełniła błąd w kroku drugim, no to otrzymała błędny wynik.